Drogi seniorze, posłuchaj uważnie. Czy jesteśmy skazani na podwyższenie wieku emerytalnego? Nie mamy wyjścia. Nowe cenniki w sanatoriach na NFZ. Czy jest to miejsce tylko dla ludzi z kasą? Ja przepracowałam 37 lat i mam 2,5 tysiąca. Przepracowała jeden dzień i ZUS wyliczył jej emeryturę. Zastanawiasz się jaką? Sprawdź koniecznie, jakie mamy stawki. Czy jesteśmy skazani na podwyższenie wieku emerytalnego? Temat ten co jakiś czas powraca jak bumerang i tak, przeglądając treści w internecie, nie sposób w ostatnim tygodniu nie natknąć się na artykuł, w którym zagadnienie to zostaje odświeżone. Wiek emerytalny w górę, tyle powinien wynosić zdaniem ekspertki, możemy przeczytać na stronie Interi. Aby przejść na emeryturę w naszym kraju, trzeba osiągnąć, jak wiadomo, odpowiedni wiek. Świadczenie mogą zacząć pobierać kobiety w wieku 60 lat oraz mężczyźni w wieku 65 lat. Temat podniesienia powszechnego wieku emerytalnego nie jest łatwy i budzi wiele kontrowersji. Ja sam niejednokrotnie, spacerując ulicami Warszawy, miałem sposobność słyszeć od niektórych seniorów, że nie chcą pracować do śmierci. Jak jednak w rozmowie z Polską Agencją Prasową zwróciła uwagę profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH, podwyższenie wieku emerytalnego jest niezbędne i konieczne, żeby w dłuższej perspektywie utrzymać stabilny system ubezpieczeń i transferów społecznych w Polsce. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2060 roku liczba ludności w naszym kraju będzie na poziomie niecałych, uwaga, 31 milionów. Do tego czasu współczynnik starości demograficznej mocno skoczy w górę, mimo iż premier Donald Tusk niejednokrotnie zapewniał, iż wieku emerytalnego podnosić nie będzie. To zważywszy, iż mówimy o nieco dłuższej perspektywie, postanowiłem zaprosić do naszego studia Marka Zubera, by rozjaśnił nam nieco tę całą sytuację. A z nami, szanowni państwo, w studiu jest już Marek Zuber, ekonomista, wykładowca Akademii WSB. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o rynku emerytalnym. Panie Marku, jak to jest? Wpisuję w wyszukiwarkę Google'a frazę podniesienie wieku emerytalnego i mam tak, wyskakuje mi między innymi pan, z cytatem, trzeba zwiększyć wiek emerytalny w Polsce, zatem dlaczego należy go zwiększyć, pana zdaniem? No właśnie, to jest, ja oczywiście absolutnie nie odżegnuję się od tego cytatu, to są moje słowa, zresztą powtarzane od momentu, kiedy został on obniżony. Natomiast jest pytanie tylko, jak to zrobić, bo mi bardziej nawet nie chodziło o to, żeby tak jak zrobiono to za poprzedniej koalicji PO-PSL, czyli w zasadzie bez żadnych konsultacji z dnia na dzień, po prostu ten wiek emerytalny podwyższono i pewnie też był to jeden z elementów, przez które potem przez 8 lat kto inny w Polsce rządził. Zresztą ten ktoś, jak wiemy, czyli Prawo i Sprawiedliwość obniżyło wiek emerytalny. Tylko chodziło mi o to, żeby no albo, jeżeli ma to być odgórna decyzja, była to decyzja wypracowana z narodem, tak to określę, albo żeby doprowadzić do tego, żeby faktycznie wiek emerytalny poszedł w górę, niekoniecznie formalnie go zwiększając, czyli wprowadzić takie zachęty, żeby ludzie po prostu w wieku tych kobiety 60, mężczyźni 65 lat na emeryturę nie przychodzili. Ale zadał pan pytanie dlaczego? Bo to jest matematyka. To nie jest akurat w tym przypadku wolna wola społeczeństwa, jeżeli można tak powiedzieć. Znaczy, no jest to wolna wola, bo oczywiście głosujemy na tych, którzy coś mówią, także na ten temat. Ale tutaj sama deklaracja, jestem za, nie wiem, możliwą, albo nie jestem za możliwą adopcją dzieci przez pary homoseksualne, to nie jest kwestia naszych przekonań, tylko to jest kwestia policzenia. Jeżeli w Polsce, a nie ma innych prognoz, będzie rosła grupa osób, które pobierają świadczenia emerytalne w stosunku do grupy osób, która będzie pracowała, i jeszcze raz to powtórzę, nie ma innych prognoz demograficznych, to znaczy, że będziemy mieli problem z wygenerowaniem środków na to, żeby te wypłacane w przyszłości emerytury, nie mówię o tych, które już dzisiaj są wypłacane, bo tutaj oczywiście no, ciężko będzie je zmniejszyć, delikatnie tak to określę, ale ci nowi emeryci, którzy w przyszłości będą otrzymywali emerytury, będą po prostu mieli te emerytury coraz niższe, nawet zaryzykowałbym, że w pewnym momencie żenująco niskie, to znaczy takie, które już z całą pewnością nie wystarczą nawet na podstawowe potrzeby. I to jest ta matematyka. Suma tego, co wpływa do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i suma tego, co z niego wypływa w postaci świadczeń. Już dzisiaj to się nie domyka, jak wiemy, więc musimy dopłacać do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z budżetu są takie pieniądze dopłacane. Mało tego, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych także pożycza te pieniądze w formie kredytów. No a będzie tylko gorzej. W związku z tym, panie redaktorze, musimy znaleźć finansowanie dla tych przyszłych wypłat. No jeżeli nie znajdziemy w Polsce metali ziem rzadkich albo potężnych złóż czegoś, co pozwoli nam generować te setki miliardów złotych, właściwie biliony złotych, jeżeli mówimy o perspektywie 50 czy 70 lat, no to jednym z rozwiązań jest doprowadzenie do tego, żeby z jednej strony więcej wpływało w postaci składek, a z drugiej strony, żeby krócej, przepraszam, te świadczenia były wypłacane. Jeżeli pan podniesie wiek emerytalny, jeszcze raz powtarzam, niekoniecznie ustawowo, ale doprowadzi pan do takiej sytuacji, w której Polacy dłużej pracują, no to z jednej strony dłużej wpłacają składki, czyli więcej tych pieniędzy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływa, a z drugiej strony no mamy coś takiego jak średni okres życia w Polsce, średni wiek umierania, jeżeli mogę tak powiedzieć, znaczy ten przeciętny moment, kiedy mężczyzna, kobieta odchodzą. No i im dłużej pracujemy, tym ta różnica między tym średnim wiekiem umierania a zakończeniem przez nas pracy jest krótsza, co oznacza, że krócej pobieramy świadczenia. Czyli ta dziura Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest mniejsza. I o to mi chodziło w tym sformułowaniu. Natomiast jak to technicznie w Polsce przeprowadzić? No wszystko wskazuje na to, że na razie, w dającej się przewidzieć przyszłości, ten, kto zdecyduje się na odgórne podwyższenie wieku emerytalnego, straci naprawdę ładnych parę punktów procentowych w kolejnych wyborach. W związku z tym pewnie lepiej to robić w postaci różnego rodzaju zachęt. Na przykład takich, że jeżeli pracujesz po osiągnięciu wieku emerytalnego, to no dwukrotnie te kolejne lata, trzykrotnie, nie wiem ile, wliczają ci się w wysokość emerytury. No i wtedy pewnie spora część społeczeństwa dojdzie do wniosku, że lepiej jeszcze popracować parę lat, bo wysokość tej emerytury bardzo mocno wzrośnie. No tak, panie Marku, no ale tak. Rok temu Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż i zapytał Polaków, czy wiek emerytalny powinien być podniesiony, jeśli zagwarantuje to wyższe emerytury. 65% respondentów odpowiedziało, że nie. Więc właśnie, jak to zrobić? No bo też to przybrało ostatnio tutaj skrzydła takie znamiona polityczne. Też to pytanie pojawiło się przecież w referendum, które przeprowadzał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydowana większość, no przecież 90% tych osób, które uczestniczyło w referendum, tam około 40%, no stwierdziło, że zdecydowanie nie, że nie chcą podniesienia wieku emerytalnego. Więc no pytanie właśnie, czy to jest w ogóle możliwe? Wie pan, to ja jeszcze panu o jednej rzeczy... Bo też jeszcze nadmieńmy, że z matematyką trudno jest dyskutować. Szanowni państwo, ja też tylko przytoczę, według prognoz GUS-u do 2060 roku liczba ludności w Polsce będzie wynosiła niecałe 31 milionów, z czego 32% będą stanowić osoby w wieku 65 lat i starsze, a obecnie stanowią około 20%, a już się wydaje, że no my jesteśmy dość starym społeczeństwem. To jeszcze inaczej możemy tak zobrazować to wszystko. 20 lat temu mieliśmy w Polsce gruszkę, jeżeli chodzi o społeczeństwo, jeżeli chodzi o ilość osób młodych, dojrzałych i tych, które już zakończyły aktywność zawodową. Gruszkę, czyli taki kształt, czyli bardzo dużo osób młodych i relatywnie niedużo osób po 60, 65 lat, wszystko jedno, jak do tego podejdziemy. Teraz nam się ta gruszka zaczyna wypłaszczać, czyli ten dół się zmniejsza, ta góra się zwiększa, natomiast za 30 lat będziemy mieli odwróconą gruszkę, czyli będzie bardzo dużo osób w wieku powyżej 60 lat i relatywnie niedużo osób młodych. Mówimy o kwestiach demograficznych. Jeśli nic się nie wydarzy, co by się mogło wydarzyć? W sposób dramatyczny w najbliższe lata zwiększa się dzietność. No i wtedy oczywiście za 20 lat wchodzi nam bardzo dużo grupa osób młodych, więc to warto o tym powiedzieć. My mówimy o perspektywach, czy te wszystkie badania dotyczą perspektyw, jeśli nic się w tych trendach nie zmieni, nie zmienia się na razie, więc te wszystkie badania oczywiście są aktualne, musimy się tego trzymać. Stąd jednym z pomysłów na to, żeby no trochę ograniczyć ten negatywny wpływ, jest robienie wszystkiego, żeby w Polsce zwiększyła się dzietność. Ale też jest jeszcze drugi element. My mówimy oczywiście o liczbie osób w Polsce, biorąc pod uwagę tylko dzietność, ale jeżeli ktoś podjąłby decyzję
o bardzo mocnym zwiększeniu liczby emigrantów w Polsce, którzy dostają polskie obywatelstwo w przyszłości, to może się okazać, że nas nie będzie 31 milionów, tylko 45 milionów. Jeszcze zakładam, że Polska będzie się rozwijać, będziemy coraz bogatszym krajem, więc będziemy ciekawym miejscem z punktu widzenia tej emigracji. No i jak będziemy mieli 15 milionów emigrantów z polskim obywatelstwem, no to ludność Polski nie będzie wynosiła 31 milionów, tylko 46 milionów, prawda, w tym okresie, o którym Pan mówi. Pytanie znowu, czy jesteśmy na to gotowi? Czy chcemy mieć tyle emigrantów w Polsce, mieszkających tutaj na stałe, mających polskie obywatelstwo? To jest też pytanie, które musimy sobie zadać i na które musimy odpowiedzieć. W przypływie szczerości, gdzieś w okolicach 2019 roku, Beata Szydło powiedziała w jednym z wywiadów takie zdanie: będziemy musieli wrócić do decyzji do rozmowy o systemie emerytalnym w Polsce. Tak, będziemy musieli wrócić, a im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Właśnie, panie Marku, no i na koniec jeszcze przytoczę taką informację, szanowni państwo. No, w Europie średni wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn wynosi 67 lat. No i pytanie, czy no właśnie będziemy zmierzali też w tę stronę? Wie pan, z czego nie powinno się odpowiadać pytanie na pytanie, ale ja to... No to dobrze, to najpierw, żeby było porządnie. Tak, tylko jeszcze raz powtarzam. W jaki sposób? Po pierwsze, musi być dyskusja. Nie wolno tego zrobić tak, jak zrobił to poprzedni rząd PO-PSL. Po prostu narzucamy i tyle. Musi być ta dyskusja. Ludzie muszą zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Nie wolno z tego robić zakładnika politycznego. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, nie mamy wyjścia. Chyba że znajdziemy jakieś źródła, nie wiem, może w Polsce się narodzi jednocześnie Apple, Google, Amazon, Nvidia i jeszcze ASML produkujący maszyny litograficzne. Mówię o tych firmach, bo one wszystkie razem w zeszłym roku zarobiły pewnie jakieś 400 miliardów dolarów. No to jakby pan teraz założył, że te pieniądze byłyby tutaj wpisane, opodatkowane, no to mielibyśmy z tego grubą kasę. No ale to oczywiście znowu trochę trywializuje. Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, to po prostu, tak jak powiedzieliśmy, to jest matematyka i tych pieniędzy będzie do dyspozycji coraz mniej, więc alternatywa jest taka, o czym mówiła zresztą poprzednia szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wypłacane za 40 lat te nowe emerytury będą miały wartość połowę, 70% tego, co dzisiaj. Mówię o realnej wartości, więc na nic nam nie wystarczą tak naprawdę. Chyba że na zakup prześcieradła po to, żeby się nim owinąć i doczołgać do najbliższego cmentarza. Po prostu tak to się zakończy, więc musimy tę dyskusję rozpocząć. Sanatorium na NFZ. Pozostali muszą przygotować się na kolejne podwyżki. Wyjazd do sanatorium potrafi być bardzo drogą i niestety czasami również konieczną przyjemnością. Choć oczywiście zdarza się, że czasem można się tam nawet i zakochać do drugiego człowieka, lub jak Lech Wałęsa do owsianki, malinek i jagódek, to poza sercem do sanatorium trzeba zabrać wraz z sobą także i portfel, bo przecież jak wiadomo, sam Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa wszystkich kosztów. Od maja tego roku niektórzy seniorzy zetknęli się z nowymi stawkami cenników w sanatoriach na NFZ. Są jednak pacjenci, którzy mogą liczyć na zwolnienie z opłat. Komu zatem przysługuje ulga? W czasie pobytu w sanatorium pacjenci mogą korzystać z dobrodziejstw wód mineralnych, hydroterapii, krioterapii, masażów leczniczych, a nawet i wspomnianej specjalistycznej diety. To wszystko jednak sprawia, iż taka terapia do najtańszych nie należy. Przypomnijmy, iż od 1 maja tego roku mieliśmy odczuwalny wzrost tychże cen. I tak, na przykład za najdroższy pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym zamiast 32 zł i 60 groszy musimy teraz płacić 40 zł i 90 groszy. Nieco lepiej wygląda to w przypadku najtańszej opcji, bowiem za taki pokój musimy zapłacić teraz o 1 zł i 30 groszy więcej. Należy jednak pamiętać, iż jest to pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego. Oczywiście na ostateczny koszt pobytu w danym sanatorium składa się wiele czynników, począwszy właśnie od rodzaju pokoju, a skończywszy na porze roku. Niemniej niektórym pacjentom przysługuje prawo do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego leczenia. Kontynuowanie leczenia szpitalnego bądź ambulatoryjnego często okazuje się konieczne u osób, które starają się wrócić do zdrowia po przebytej chorobie lub wypadku.
takich sytuacjach warto pamiętać, że nie wszyscy pacjenci muszą samodzielnie ponieść koszty pobytu w sanatorium. Z opłat zwolnione są m.in. dzieci i młodzież do 18 lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, niezależnie od wieku, a także pracownicy związani z produkcją wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie powinniśmy jednak wiedzieć, iż zostaniemy zwolnieni z kosztów tylko w przypadku posiadania skierowania. I to skierowanie jest właśnie niezwykle ważne. Ale uwaga, to bowiem nie załatwia w pełni sprawy, bowiem nawet jeśli otrzymamy takowe skierowanie na kontynuację leczenia w sanatorium, Narodowy Fundusz Zdrowia wciąż nie odciąży nas ze wszystkich kosztów. Ostatecznie to na nas spoczywa odpowiedzialność za pokrycie opłat związanych z przejazdem do miejsca leczenia uzdrowiskowego, pobytem opiekuna pacjenta, czy dodatkowymi kosztami obowiązującymi w miejscu położenia zakładu, takimi jak chociażby opłata klimatyczna. NFZ nie opłaci również zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych, niezwiązanych z celem pobytu, zależnie od tego, czy przebywamy w sanatorium uzdrowiskowym, czy korzystamy z leczenia ambulatoryjnego, będziemy musieli liczyć się także z częściowymi lub całkowitymi kosztami wyżywienia i zakwaterowania. Niższe stawki winny wrócić od 1 października, bowiem tak to już jest, iż w sezonie letnim większość kwater nastawia się na podwyżki. Napiszcie, drodzy seniorzy, czy zdarzyło się Wam korzystać z sanatoriów i jakie macie doświadczenia z jego refundacją. Przepracowała zaledwie jeden dzień. Trudno uwierzyć, jaką emeryturę wypłaca jej ZUS, bowiem, szanowni państwo, ZUS takową wypłaca. Mimo iż minimalna emerytura w Polsce wynosi obecnie nieco ponad 1780 zł brutto, to pewnie wielu z nas zna lub co najmniej słyszało, iż są w naszym kraju seniorzy, którzy otrzymują każdego miesiąca zdecydowanie niższe świadczenie. Jak mogliśmy przeczytać w Fakcie, rekordzistką w kategorii najniższej emerytury jest mieszkanka Biłgoraja w województwie lubelskim, która pobiera świadczenie za zaledwie jeden przepracowany dzień. Średnia emerytura w naszym kraju to obecnie około 3,5 tysiąca złotych, a różnica pomiędzy tą najwyższą i najniższą sięga, uwaga, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Najwyższą emeryturę wypłaca ZUS na Śląsku. Jeden z tamtejszych seniorów co miesiąc otrzymuje świadczenie w wysokości, no jak państwo myślą, ponad 48 tysięcy złotych. Staż pracy tegoż obywatela to 62 lata, a na emeryturę przeszedł w wieku 86 lat. Z kolei seniorką z najwyższą emeryturą jest mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego. ZUS przekazuje jej co miesiąc ponad 37 tysięcy złotych. Kobieta przeszła na emeryturę w wieku 81 lat, po przepracowaniu nieco ponad 60. Emerytura to prawo, przywilej, a nie przymus. Jest to indywidualna decyzja każdej osoby, kiedy po osiągnięciu odpowiedniego wieku sama zdecyduje, w którym momencie swojego życia chce skorzystać z przysługujących uprawnień emerytalnych, mówił w rozmowie z mediami rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Nie jest żadną tajemnicą, że na wysokość uzyskanego świadczenia decydujący wpływ mają odprowadzone przez nas podczas aktywności zawodowej składki, a także ilość przepracowanych lat. I tu właśnie, szanowni państwo, wracamy do historii, którą opisali dziennikarze Faktu. Jak mogliśmy się bowiem dowiedzieć, pewna seniorka z Biłgoraja przeszła na emeryturę w wieku 60 lat, odprowadzając przy tym składki za zaledwie jeden dzień. W związku z tym ZUS wyliczył kobiecie emeryturę w wysokości 2 groszy. To nie jest błąd systemu, wystarczy przepracować na umowie objętej składkami jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie. Dotyczy to osób z bardzo niewielkim stażem pracy, wyjaśniał wspomniany już rzecznik ZUS. Wśród wielu przykładowych groszowych emerytur znalazł się również senior z Białegostoku, który przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat, odprowadzając składki za 26 dni pracy na zlecenie jako betoniarz-zbrojarz i otrzymuje co miesiąc 15 groszy. Spacerując ulicami Warszawy, mam niejednokrotnie sposobność rozmawiać z państwem na ulicy. Czasem rozmowy te przybierają nieoczekiwany obrót.
jakiś czas temu na przykład zapytałem Polaków, czy mają jakieś wakacyjne plany. Jedna z seniorek, mówiąc, iż w czasy są dla niej rarytasem, nie omieszkała wspomnieć, jaką ma emeryturę po przepracowaniu 37 lat. Pani zadowolona ze swojej emerytury? No, mogłaby być lepsza, bo gdybym była sama, to byłoby mi bardzo trudno opłacić mieszkanie, wszystko, media. No, dzieci pewnie nie dałyby mi umrzeć z głodu, ale jeżeli chodzi o osobę taką jednoosobową, która, no bo są osoby, które mają też wysokie emerytury. Bo ja powiem tak, poszłam na emeryturę w 2000 roku, gdzie nie było jeszcze takich naliczeń jak później. Nie było tej bazy wyjściowej, no więc było naliczone z sufitu. Ja przepracowałam 37 lat i na dzień dzisiejszy mam 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca? Tak. No to niedużo, jak tak na warunki warszawskie. Bardzo niedużo. Bardzo niedużo. Także wiele osób ma takie emerytury. Zyskaliśmy dopiero po tych większych takich... No właśnie, ale to jest pani na przykład w stanie coś sobie odłożyć? No bo no tak, no 1900 zł wakacje, wiadomo, jeszcze plus coś ewentualnie tam dorzucić. Tak jak powiedział kiedyś pan Skiba w telewizji, że nawet wiewiórka robi zapasy. I to jest mądre. Nie można wszystkiego roztrwonić, bo nie wiadomo, co może być jutro. My ludzie z tego wieku jesteśmy przyzwyczajeni. A jak wasze emerytury, drodzy seniorzy, czy jesteście z nich zadowoleni? No i czy wybieracie się w tym roku na wakacje? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeśli nowy odcinek dzisiejszych newsów przypadł wam do gustu, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale. Napiszcie również koniecznie w komentarzach, czy chcecie więcej newsów tego typu. Pozdrawiam i do zobaczenia.